Szczęść Boże, dzień dobry, słowo budzik. Czytamy dziś fragment Ewangelii według świętego Jana, 11 rozdział od 45 wersetu. Kontekst, bo ważne jest, by o tym wspomnieć, umiejscowić trzeba w wskrzeszeniu Łazarza. Wielki cud się dokonał. No i czytamy, że wielu, którzy widzieli ten cud wskrzeszenia Łazarza, że wielu uwierzyło w Jezusa, ale niektórzy donieśli faryzeuszom, co Jezus uczynił, no i zaczyna się, no, od innej strony to, o czym mówiliśmy wczoraj, sprzeciw wobec Jezusa. Nawet Kajfasz wypowiada niesamowite słowa: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. No, tu wypowiada słowa prorocze, tak, że Jezus będzie zabity za lud. Po której stronie ty jesteś? Tych ludzi, którzy widzą życie, widzą Jezusa, widzą świeżość, którą daje Jezus, czy stoisz po stronie, no właśnie, Kajfasza i innych zamkniętych? Jeżeli stajemy po stronie Jezusa, będzie cały czas w nas nowe życie, bo Jezus będzie dawał nam Ducha Świętego. Ale kiedy staniemy po stronie, w cudzysłowie, Kajfasza i tych wszystkich, którzy tylko bronią tradycji, swoich interpretacji, to możemy pięknie wyglądać, ale nie będzie w nas pokoju, nie będzie w nas życia, bo nie będzie w naszych sercach Boga. Możemy Boga mieć na ustach, ale nie w sercu. Kiedy prawdziwie wierzymy Jezusowi, kiedy stajemy po tej właściwej stronie, czyli po stronie Ewangelii, po stronie Jezusa, to Jezus będzie i na ustach, i w sercu. I drodzy, to jest ważne, bo tylko ten, który ma Pana Jezusa w sercu, zrozumie, że On przyszedł, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Ten, który ma prawdziwie Jezusa, będzie cały czas wychodził w stronę innych ludzi, aby nieść im Jezusa. Taki człowiek będzie miał otwarte serce i otwarte uszy na to, co się dzieje, co czyni Bóg. Taki człowiek będzie próbował budować mosty. To nie będzie człowiek zamknięty tylko w jakiejś subiektywnie interpretowanej doktrynie, ale będzie wychodził z Ewangelią do ludzi. Ten, który staje po stronie Jezusa, będzie cieszył się każdym spotkaniem z drugim człowiekiem, z innym chrześcijaninem, nawet nie katolikiem, tak, czy z innym człowiekiem, nawet z innej religii, bo każde spotkanie będzie sposobnością, żeby spotkać brata i też dawać świadectwo swojej wiary i w ten sposób przyciągać ludzi do Jezusa. Stawajmy po dobrej stronie, po stronie Jezusa, po stronie żywego Słowa. Stawajmy więc po stronie, którą wskazuje nam Duch Święty. Mocne to słowo. Pan Jezus nas ostrzega tym słowem, żebyśmy przypadkiem nie pobłądzili i byśmy nie ustawili się po tej złej stronie. Idziemy z Jezusem, idziemy z Kościołem, idziemy z życiem, z tą świeżością, którą daje Jezus. No idziemy z uśmiechem, bo jednym ze znaków tego przyjmowania Jezusa i tej nadziei, która rodzi się w naszych sercach, jest właśnie uśmiech i radość, która jest darem Ducha Świętego. Stajemy po właściwej stronie. I także teraz staniemy po właściwej stronie, czyli zejdziemy z kanapy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę dobrej soboty. Zachęcam do sięgnięcia do Bożego Słowa, do odniesienia tego tekstu do siebie. No i bądźmy po właściwej stronie.
uczestniczyć ostatni weekend naszego wyzwania. Oprócz 40-minutowego spaceru wykonajcie ćwiczenia, które będą pokazane na filmiku. Pozdrawiam Was oraz życzę przede wszystkim zdrowia, bo w tym momencie jest to bardzo ważne, a dzięki aktywności fizycznej mogliście troszkę to zdrowie podreperować. Pozdrawiam.